Rozróżniamy pięć stylów podejmowania decyzji, które różnią się stopniem angażowania zespołu. Decyzja lidera, konsultacja indywidualna, konsultacja grupowa, facylitacja i delegowanie. Przyjrzyjmy się w krzywym zwierciadle, jak nie powinna wyglądać facylitacja grupowa. Cześć. Dzięki za to, że przyszliście na spotkanie. Tak jak wiecie z naszego spotkania firmowego z zeszłego tygodnia, rozpoczynamy realizację kilku projektów strategicznych. Jednym z takich projektów jest projekt Regiony. Was zaprosiłem na spotkanie, którego celem jest podjęcie decyzji, jakie osoby z firmy jeszcze w ten projekt zaangażować. Długo pracujecie w firmie, też już z niejednym projektem mieliście do czynienia, z wieloma osobami pracowaliście, więc myślę, że wasza wiedza będzie tutaj niezbędna i bezcenna do tego, żeby taki dobry zespół projektowy, który zapewni sukces tego projektu, po prostu zbudować. Zależy mi na tym, żeby zespół projektowy składał się z 4-5 osób z różnych miejsc w naszej firmie. Podejmijmy wspólnie, zastanówmy się, jakie osoby zaangażować do tego projektu. Czekam na wasze pomysły. Ja też ze swojej strony przygotowałem się do naszego spotkania, w związku z tym mam już kilka pomysłów, rekomendacji i tak pomyślałem sobie, że z jednej strony moglibyśmy zaangażować w ten projekt Paulinę z finansów oraz Renatę z działu koordynacji. Z drugiej strony Darek oraz ty, Marta, no myślę, że będą najlepszymi osobami z zespołu merytorycznego, które też uzupełnią całość składu zespołu. Co wy na to? Z tym, że wiesz co, ja w tej chwili już pracuję w dwóch projektach bardzo intensywnie i ja nie sądzę, żebym znalazła czas jeszcze na pracę w kolejnym projekcie. Marta, akurat w twoim przypadku rozmawiałem z twoją szefową i ustaliliśmy, że ten projekt jest projektem strategicznym. W związku z tym raczej ustalałbym inne priorytety w ramach tych pozostałych projektów niż tu. No, myślę, że tutaj mamy mniejsze pole do dyskusji akurat. Coś jeszcze wam się pojawia? Wiesz co, ja mam taki pomysł, żeby zaangażować Rafała. Rafał ma analityczny umysł, to by się przydało w tym zespole, ale też jest z zespołu, który jest rzadko angażowany w jakieś projekty, a mówi, że zależy ci na kras zespołowości. Więc pomyślałem, że Rafał byłby dobrym dodatkiem. No, tutaj też rozmawialiśmy o tym, o takim ograniczeniu, że chciałbym, żeby ten zespół to było nie więcej niż 5 osób. W związku z tym, no akurat w tym przypadku, z wsparcia Rafała no, będę musiał zrezygnować. Jakieś inne wątpliwości wam się pojawiają? To co? Wspólnie podjęta decyzja. No to fantastycznie, bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dzięki. Dzięki. Facylitacja w procesie decyzyjnym zakłada, że lider pełni równocześnie rolę moderatora i członka zespołu podejmującego decyzję. Jako moderator prezentuje i definiuje problem, określa ramy decyzyjne, kieruje dyskusją i wspiera zespół w dochodzeniu do decyzji opartej na konsensusie. Oto jak takie spotkanie mogłoby wyglądać. Cześć. Cześć. Dzięki za to, że przyszliście na spotkanie. To po tych wstępnych założeniach, jakie pomysły wam się pojawiają na członków zespołu projektowego? Wiesz, ja pomyślałem o Paulinie z finansów. Rozumiemy, żeby zadbała o te części związane z budżetem projektu. Dobra, to jak jeszcze? Ja chciałabym zarekomendować Renatę z działu koordynacji projektów. Rozumiem, żeby krok po kroku ten projekt był realizowany zgodnie z założeniami. Tak, Renata ma tutaj doświadczenie w tym. Dzięki. To słuchajcie, to kto jeszcze waszym zdaniem? Ja się chętnie zaangażuję do projektu. Świetnie. Dzięki, Marta. Ja co prawda pracuję już w dwóch projektach, ale to jest projekt strategiczny, także chętnie dołączę. Dziękuję. Jeszcze jakieś osoby przychodzą wam do głowy? Myślę, że warto byłoby uzupełnić ten zespół jeszcze jakiegoś konsultanta. I pomyślałem o Darku albo o Rafale. Okej. Tak jak mówiłem, zależy mi na tym, żeby zespół projektowy to było do 5 osób. W związku z tym, gdybyśmy mieli dokonać wyboru pomiędzy Rafałem a Darkiem, to do kogo byłoby wam bliżej? Moim zdaniem Rafał. Okej. Dobra. Ja bardziej byłabym tutaj za Darkiem. Myślę, że bardziej pasowałby do zespołu. Dobra. Ja też byłabym za Darkiem, już z nim zresztą pracowałam w jednym projekcie i bardzo dobrze wspominam tą współpracę. Okej, fajnie. Dobra. Maciek, a jak? No, ja rekomenduję obu i jestem przekonany, że którego z nich nie wybierzemy, to będzie dobra decyzja. No dobrze, no to ja myślę, że też z punktu widzenia pracy i doświadczeń Darek bardziej będzie pasował do tego, co będziemy realizowali, w związku z tym no, skonstruujmy ten zespół tak, jak rekomendowaliście. Z jednej strony Paulina, z drugiej strony Renata, Marta, dzięki raz jeszcze za zgłoszenie się, Darek ze mną i to będzie ten zespół projektowy. Słuchajcie, no bardzo gorąco wam dziękuję za produktywne spotkanie. Decyzję podjęliśmy wspólnie, w związku z tym też bardzo się z tego cieszę. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.
Pamiętajmy, że facylitacja w procesach decyzyjnych wymaga od lidera uważności. Jego pomysły nie mogą być faworyzowane tylko dlatego, że jest zwierzchnikiem zespołu podejmującego decyzje. Życzę Państwu angażujących i efektywnych procesów decyzyjnych. Powodzenia!